No dobra, było omówienie na moim koncie Bezety, było omówienie na moim koncie Szarmle. Pora na ostatni tegoroczny nowy czołg z paczek, już na moim koncie, czyli Iron Arni. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, Iron Arni, Iron Arni, czy jak zwał, tak zwał, u nas to jest Iron, wiele osób tak mówi i tego się będziemy trzymać. Ostatni z pojazdów, które miałem do ogrania na swoim koncie, do zrobienia M-ki, no i podczas operacji świątecznych oczywiście go ograłem, zagrałem nim ponad 50 bitew, prawie 70 nawet z tego co kojarzę, póki co. Grałem nim na streamach, no bo już tam troszeczkę do tych streamów udało mi się przynajmniej na ten okres świąteczny wrócić, no i chciałem się z wami podzielić teraz wrażeniami. Jeśli chodzi o materiał z konta prasowego, zanim te czołgi do gry weszły, to mówiłem, że chyba ten pojazd najbardziej przypadnie mi do gustu, bo może jest bez wodotrysków, ale jest taki ok. No i dalej podtrzymuję, że jest ok, jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że jednak nie przypadł mi aż tak do gustu, jak spodziewałem się, że przypadnie. Jednak jeśli chodzi o frajdę z grania, to niestety przez swoją rakowość z tych trzech czołgów zdecydowanie fajniej mi się gra Bezetem, ciekawiej się gra Szarmle, a ten pojazd nim się gra ok, ale też parę rzeczy mnie w dłuższej perspektywie troszkę rozczarowało. Co mnie rozczarowało? Przede wszystkim pancerz. Bo niestety okazuje się, że ludzie dość szybko nauczyli się, że na tego tutaj osobnika warto załadować golda i kiedy tego golda odpowiednie czołgi załadują, no to się okazuje, że już z tym pancerzem tak fajnie nie jest, kiedy chcecie zagrać agresywniej na pancerz, a przeciwko wam lecą pociski gold, no to okazuje się, że macie odbitych na przykład 0. Dodatkowo oczywiście włazu się ludzie szybko nauczyli, a też przy tym jak strzelają do nas z pocisków, które nas bez problemu przebijają, daje się odczuć, że ten pojazd ma tylko 1300 HP-ków. Oczywiście niższe tiery mają z tym czołgiem zdecydowanie gorzej, ale ja podczas rozgrywania tych 60 tam bodajże 7 bitew, tych niższych tierów zbyt często nie widywałem. Zazwyczaj tiery swoje i tiery wyższe i wtedy ten pancerz był pewnym rozczarowaniem. Działo niestety też w większej perspektywie, znaczy w większej puli bitew, no już dało się we znaki, że jednak ta bazowa celność pokazuje, że działo potrafi być kapryśne, co w połączeniu przy tym DPM-ie, no jednak w niektórych bitwach powodowało u nas pewne nerwy. Przypominam, bazowa celność tego działa to jest 0,44, czyli naprawdę słabo, a DPM podstawowy pojazdu 1699, czyli też słabo. Rewelacyjna penetracja, rewelacyjna na goldzie 300, bardzo, bardzo dobra na podstawce 230, na to nie ma co narzekać. Dużo osób też na tym czołgu o dziwo tłucze z hitów i jak takiego delikwenta też spotkamy w drużynie przeciwnej, niezależnie czym gramy, który gra tylko na hitach, no to też potrafi nas zirytować, bo w większości pojazdów, które on spotyka, te 300 peny bez problemu przebija. 320 alfy, czyli też alfa na medach, taka jaka dzisiaj być powinna. I cóż można powiedzieć więcej. Ten czas celowania aż tak bardzo nawet nie jest odczuwalny, natomiast niestety celność bywa momentami irytująca. Ja z taką załogą, która ma 6 perka na 80 ponad procent, do tego też racje bojowe, różowy dosyłacz, osiągnąłem DPM na poziomie 2163 punktów. Nie jest jakiś wynik rewelacyjny, ale tak to wygląda. Setup, staba, dosył i poprawa do celności, natomiast drugi setup to jest właśnie z HP-kami, ze względu na to, że tak jak wam mówiłem, są bitwy, w których no po prostu te 1300 HP-ków momentalnie nam się kurczy, a tak to mamy ich troszeczkę więcej. Może też nie jakoś dużo więcej, no ale jest ich 1430, więc ja na takich dwóch zestawieniach gram, niektórzy grają na turbo, niektórzy grają z wentą, to już jest kwestia indywidualna, tak jak mówię wielokrotnie, dobierajcie moduły do swojego stylu gry. 4 załogantów, jeśli chodzi o ulepszenia polowe, ja mam zamontowane ulepszenie polowe do zmniejszenia kary od uszkodzonego magazynu amunicji i silnika, poprawa celności i poprawa prędkości cofania. Jeśli chodzi o
właśnie wybór slotów, no to drugi slot mam do poprawy HP-ków, ponieważ gram na różowych, grałem nim na różowych modułach, no to i tak ten bonus nie obowiązuje, ale już zwykły moduł do HP-ków jak najbardziej zyskuje w slocie dedykowanym. Ogólnie uważam, że pojazd jest jak najbardziej ok i spokojnie można nim dzisiaj na randomach sobie grać, bo i penetracja robi swoje i pancerz czasami coś odbije, ale nie jest to taki pancerz, przynajmniej przy tych losowaniach, o których mówiłem, jaki się spodziewałem. Szybko się ludzie tego nauczyli, natomiast warto też zwrócić uwagę tutaj, a prawa nie jest konieczna, nie na to chciałem. Warto zwrócić też uwagę, że tutaj jednak ten podstawowy pocisk jest dość drogi, bo 1000 kosztuje pocisk, który zadaje średnie uszkodzenia 320. I też jeżeli połączymy sobie z tym, że działo jest niecelne, no to okazuje się, że to zarabianie na czysto nie jest aż tak dobre, jak myślałem, że będzie. Teraz są oczywiście bonusy i do zarabiania z choinki, więc i tak jest całkiem nieźle, ale jeżeli mamy takie bitwy, w których tych pestek wystrzelamy trochę, a nie wszystkie będą zadawały uszkodzenia, no to da się to odczuć, że tych, z tego sreberka na czysto zarobimy troszeczkę mniej. Mimo wszystko wydaje mi się, że ludzie, którzy ten pojazd nabyli i ogólnie lubią tego typu pojazdy, z dobrą depresją działa, to raczej powinni być zadowoleni, ale czy tak jest, to tutaj już będzie wasza rola. Jeżeli ten pojazd trafił na wasze konto w grze, macie sekcję komentarzy, należy ona do was. Komentujcie, wypowiadajcie się, co sądzicie o tym czołgu, co w nim lubicie, a co was denerwuje. Tyle jeśli chodzi o omówienie po rozegraniu ponad 50 bitew z garażu, o ponowne omówienie tego czołgu. Przejdźmy teraz do kronikarskiej bitwy. No dobrze, moi drodzy, to przechodzimy właśnie do tej bitwy. Dzisiaj zaprezentuję wam tylko jedną, tych więcej bitewek widzieliście na materiale z konta prasowego. Losowanie słabe, czyli na tiery 9 i 10, bez artylerii, to jest akurat plus. Jeśli chodzi o padające moduły, chyba nie zauważyłem tutaj czegoś, co by mocno irytowało podczas grania tym pojazdem. Jeśli chodzi o palenie, też jakoś nie kojarzyłem zbyt często się palił. W Plutonie byłem z malinowym ludzikiem, który grał Bizontę na Bizontę Abertonik na Renegacie. I normalnie powiedziałbym, że moi drodzy, malinowy ludzik to co? Malinowy ludzik to gamoń. Ale wiem, że na pewno nie napiszecie tak w komentarzach, więc w tej bitwie okaże się, że malinowy ludzik gamoniem jednak nie jest, a potrafi być dobrym plutonowym. Zdarza mu się to rzadko, ale jednak mu się zdarza. Dlaczego tak mówię, to zaraz zobaczycie. Zmierzamy tutaj właśnie naszym plutonem na mapie Murowanka do lasu. Okazuje się, że dużo osób z naszej drużyny pojechało jednak w stronę kapa. Na spotkaniówkach wszyscy jeżdżą wszędzie. Raz jedni jeżdżą tłumnie na jedną flankę, w innej bitwie z tej samej strony, na tej samej mapie zupełnie większość zespołu wybierze nie wiedzieć dlaczego drugą stronę, więc no, my wybraliśmy las i okazało się już na starcie, że będzie tutaj trudno, bo jest kran, bo jest torn. Kran dwa tiery wyższy, czołg z mocną wieżą, torn również z mocną wieżą, no i my tutaj z malinowym ludzikiem w dwóch pojazdach, które też powinny coś na wieżę pograć. Ja mam jednak dużego dzyndla na tej wieży, który łapie uszkodzenia, ale zarówno ja, jak i malinowy nie dysponujemy dobrym DPM-em, a to oznacza, że w momencie, kiedy przeciwników jest bardzo, bardzo dużo, no to nawalanie ich wymaga bardzo dużo czasu też, a my tego czasu mieć nie możemy, bo taki kran może wyjechać i was łoić. Tak jak teraz, kran wyjechał raz, drugi raz i trzeci raz. I kran się odbił ode mnie 3 razy z hitów. I ktoś teraz powie: Dedu, co ty chrzanisz za głupoty? Powiedziałeś, że on nie odbija tyle, a ty już masz zablokowane 2760 uszkodzeń. Wiem. Może to brzmieć dość dziwnie, to co mówiłem w momencie, kiedy pokazuję wam na tej bitwie, ale musicie mi zaufać, że w perspektywie wielu bitew, no, zazwyczaj tak to nie wygląda. Są sytuacje, w których się zastanawiacie, gdzie podział się wasz pancerz i czemu akurat w tej bitwie wyjechaliście czołgiem zbudowanym z kartonu, ale myślę, że jeżeli gracie w WOTA długo, to wiecie, że czołgi oparte na pancerzu tak mają. To, że ten kran się 3 razy ode mnie odbił z hitów, to wynikało raczej z tego, że on nie ogarniał, a nie, że nagle mój czołg zrobił i mam super pancerz. Nie. 4-2. 2600 uszkodzeń zrobionych i niestety, widzieliście, malinowy ludzik się poświęcił, próbował coś podingać, zasłonił mnie swoim własnym czołgusiem
i już skończył udział w tej bitwie. Ja natomiast teraz, chcąc pomścić mojego plutonowego, doceniając jego poświęcenie, też staram się wykorzystywać jego zwłoki, no, do tego, żeby jeszcze w jakikolwiek sposób przeżyć. Zostaje na ogrysku, jednak dojeżdża tutaj też Bertonik, no i Kran w tym momencie ma problem, bo nie jest w stanie skupić swojej uwagi na jednym czołgu, tylko rozprasza się, patrząc w różne strony, i wykorzystujemy to, dobijając tę maszynę. Drugi frag zrobiony, 3000 odbitych, 3300 uszkodzeń zadanych. Wyjeżdżam teraz na MBTK, chciałem go sfragować, ale niestety zrobił to Berton. Ja tutaj byłem troszkę niezadowolony, bo mówię, kurde, fajne losowanie, coś postrzelałem, a brakowało mi M-ki na tym czołgu, pomimo tego, że grało mi się całkiem okej tym czołgiem, że robiłem średnie uszkodzenia ponad 2000, co jak na mnie na 8 tierze to już jest jakiś tam wynik, zwłaszcza grając na streamach, gdzie za bardzo się aż tak nie skupiam, to brakowało mi takich bitew konkretnych z fajniejszym wynikiem, ba, mało tego, ja po 60 paru bitwach nie miałem nawet pierwszej klasy na tym czołgu. Ja miałem drugą klasę i nic więcej, a od razu później właśnie w tej bitwie wpadła M-ka, więc czułem gdzieś tam niedosyt, że może trzeba było tamtego fraga zrobić, ale nie chciałem też Bertonikowi mówić, weź, nie dobijaj, daj mi tego fraga zrobić, no bo ja nie wiedziałem tak naprawdę, ile tego expa można dostać. W sensie, gdyby to już był koniec bitwy, gdzie miał konkretny wynik uszkodzeń i fragów, to pewnie jakbym Bertonikowi powiedział, weź mi go zostaw, to by nie było problemu, ale w tej sytuacji też chyba nie było takiego sensu. Bitwa wydaje się jednostronna, 13-3. No i teraz próba skupienia na tego Charyondra, strzał bez pełnego skupienia, bo bałem się, że zaraz mi go ktoś dobije, no ale oczywiście to działo, miało prawo nie trafić. No i czekam, strzelam, tym razem udaje się trafić, szkoda tylko, że mając jeszcze w perspektywie niewyspotowaną całą Viperę, ktoś od nas postanowił skapować. To jest akurat trochę głupie też na spotkaniówkach, że przy takim wyniku ktoś skapa, nawet tyłka nie ruszy, no ale trudno. Wygrywamy 14-3 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omawiania tych screenów, to oczywiście, ponieważ mamy grudzień, przypominam wam o akcji tutaj, jeśli chodzi o współpracę. Moi drodzy, przypominam, że macie przypięty link oczywiście pod tym materiałem do mojego, znaczy mój reflink do Opery GX i zachęcam was, żebyście sobie pobrali tę operę z mojego linka, zainstalowali ją i potestowali przeglądarkę. Może się wam spodoba. Mi przypadła do gustu, jeżeli wam też przypadnie, to będzie fajnie. Jeżeli nie, no to przecież możecie korzystać dalej z tego, co korzystaliście, ale zachęcam was, żeby właśnie to zrobić, pobrać i zainstalować. To nic nie kosztuje, a przy okazji, decydując się na taki czyn, w jakiś sposób wesprzecie też moją osobę, więc będzie mi miło. Dobra, teraz skupmy się już na wynikach. A screeny końcowe jeszcze raz wyglądają następująco. Za bitwę, w którą tam wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza M-ka, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Jak tu widzimy właśnie, Votrecord pokazuje, że to jest pierwsza M-ka. Natomiast jeśli chodzi o medale, była tutaj tylko stalowa ściana. Asysty 643 punkty, uszkodzeń własnych 4257, do tego dwa fragi, dało to łącznie 1503 punkty bazowego expa i na M-kę tego dnia na tym czołgu już to wystarczyło. Tam była dyskusja, że o, przecież na wynikach bitew widać zwykłe niki i tak i nie, w grze widać zwykłe niki, musicie sobie najechać na to, żeby ewentualnie zobaczyć, jaki nick mieliście w bitwie, jak wyglądał Anonymizer, a te strony, na których ja prezentuję wyniki, dość mocno się od siebie różnią. Otóż Votrecord, widzicie, pokazuje te niki, które my mieliśmy w grze, a nie nasze prawdziwe. Dodatkowo też na stronie Votrecord widać, czy to była pierwsza M-ka, a na Votreplace tego nie zobaczycie. Votreplace nie odróżnia tego, czy ta M-ka była pierwsza, czy nie pierwsza. Tam za każdym razem znak odznaki mistrzowskiej asa pancernego wygląda, jakby to była kolejna M-ka, a nie M-ka zdobyta po raz pierwszy. Bo przypominam, w samej grze też macie to wyróżnione, bo właśnie pierwsza M-ka ma ten tutaj charakterystyczny znaczek. Co do oczywiście też ników, to na Votreplace tam bodajże też nie pokazuje. Pokazuje wasze główne niki, a nie tak jakie mieliście w bitwie z Anonymizera. 17 strzałów oddanych, 15 trafionych, 14 z penetracją. Ja miałem dość sporą przewagę na tle reszty drużyny. Najwięcej uszkodzeń w ogóle. Drugi był dopiero 10 tier, czwarty był 10 tier.
Malinowy ludzik na Bizontę był na 5. miejscu i naprawdę tutaj spoko, spoko bitwa. Bertonikowi udało się zrobić 3. w wyniku uszkodzeń, natomiast drużyna przeciwna bardzo słabo. Nikt nie przekroczył 2000 uszkodzeń, a mówimy o losowaniach na 10. tiery. Jeśli chodzi tutaj zablokowane przez pancerz, akurat super, bo 3000, ale tu ładnie też ten kran mi ponabijał odbite uszkodzenia. Na czysto zarobione z różnymi bonusami 200, prawie 14 tysięcy kredytów. Expa wpadło 2480. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał o tym czołgu na moim koncie. Tutaj jak gdyby powtarzam apel o to, żebyście wypowiadali się, co sądzicie o tym czołgu. Sekcja komentarzy należy do Was. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górę pod tym materiałem. Będzie mi miło, jak mnie taką łapką też wesprzecie. Dziękuję za całe wsparcie moim patronom, dziękuję wszystkim osobom, które nie przewijają reklam na materiałach, dziękuję też wszystkim osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę. Moi drodzy, w opisie filmu macie linki do moich mediów społecznościowych, zachęcam, żeby tam dołączyć, przede wszystkim do mojego Instagrama, bo zależy mi na rozwoju tej platformy. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia przebiegły u Was w fajnej atmosferze, że jesteście przede wszystkim zdrowi. Powoli oczywiście zbliżamy się do końca tego roku. Jeśli chodzi o streama sylwestrowego, to on się odbędzie. Niestety w tym roku też sytuacja w mojej robocie trochę mi pokrzyżowała plany. Nie mam nic zaplanowanego na sylwka. Niestety jest mi z tego powodu troszkę smutno, no ale są zdarzenia losowe, więc po prostu odbędzie się streamek, na którym sobie będziemy mogli posiedzieć, pogadać. Jeżeli ktoś z Was na Sylwestra nigdzie nie idzie i będzie grał w grę, no to oczywiście zapraszam na mój kanał na Twitchu, do niego link również znajdziecie w opisie. Życzę Wam, moi drodzy, miłego dnia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!